Charakterystyczne dla tegorocznego kongresu była obecność miast, problematyki miejskiej i szerzej problematyka samorządowa, ale inaczej obecna niż w poprzednich latach i inaczej niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni. To nie dyskusje tak zwanych samorządowców, czyli przedstawicieli władzy publicznej szczebla lokalnego. To nie dyskusje między nimi, ale właśnie rozmowy samorządu z partnerami. Rozmowy samorządu z partnerami gospodarczymi, traktowanie się wzajemnie po partnersku w sensie gospodarczym, to rozmowy na temat sposobu zarządzania miastami, na temat budowania, zaangażowania mieszkańców, tak zwanej partycypacji mieszkańców. To rozmowy na temat wykorzystania najnowocześniejszych technologii w zarządzaniu miastami. I tutaj włączają się producenci technologii, ośrodki naukowo-badawcze. To rozmowa na temat problemów, jakie występują na terenie miast. To jest również dyskusja na temat tego, co inwestować w miastach, jak organizować dzisiaj planowanie. To jest kwestia planowania przestrzennego, to jest kwestia gospodarki nieruchomościami. To dyskusja dzisiaj wielosektorowa, wymagająca wiedzy specjalistycznej, przygotowania. I rzeczywiście tegoroczny kongres pokazał, że samorząd lokalny, samorząd regionalny, a w tym również miasta, są i powinny być traktowane jako poważny partner w działaniach gospodarczych. Wydaje mi się, że z takim przesłaniem idziemy do następnego kongresu.